Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury w tym roku przygotowała wystawę Obecność Magdalena Gross-Gelas-Eckstein. Jest to wystawa, którą prezentujemy z uwagi na zbliżającą się 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wystawa jest opowieścią o spotkaniu niemożliwym chyba w rzeczywistości, natomiast możliwym teraz w przestrzeni Kordegardy dwóch artystek polskich, ale pochodzenia żydowskiego. Magdalena Gross, drugą Gelas-Eckstein. Magdalena Gross i Gelas-Eckstein w czasie II wojny światowej musiały się ukrywać. Magdalena Gross ukrywała się u doktora Żabińskiego w warszawskim zoo. Gelas-Eckstein mieszkała w getcie i próbowała przeżyć razem ze swoją maleńką córeczką. Koncepcja wystawy, którą Państwu prezentujemy, jest spotkaniem tych dwóch artystek, ale też dwóch sposobów postrzegania świata, pewnej wrażliwości. Prezentujemy rzeźby Magdaleny Gross, które są taką sensualną formą idei zwierzęcia. Natomiast konfrontują się one z portretami Gelas-Eckstein, które jak gdyby są rozmazanym wizerunkiem osób, realnych osób, które zanikają. Zanikają nawet realnie, dlatego że prezentowane portrety pochodzą z archiwum Regenbluma, które zostało w roku 1946 wydobyte z powrotem z ulicy Nowolipki. Koncepcja wystawy polega na stworzeniu wybiegu dla zwierząt. Wybiegu jak gdyby z warszawskiego zoo, gdzie Magdalena Gross spędzała czas szkicując swoje zwierzęta. Na środku widzimy zwierzęta w swobodnych pozach, natomiast na ścianie przypatrujących się ich ludzi. To jest sytuacja pewnego rajskiego obrazu spokoju i odpoczynku. Ten spokój i odpoczynek jest oczywiście szalenie złudny, dlatego że wiadomo, że zaraz rozpocznie się II wojna światowa, zaraz obie artystki będą zmuszone do ukrywania się, do walki o przeżycie, będą traktowane jacy podludzie. Wobec tego patrzymy się na portrety zwiedzających, którzy są z jednej strony właśnie osobami, których się pozbawiło prawa do życia. To są w dużej mierze też portrety przez Gelas-Eckstein tworzone w getcie warszawskim. Wobec tego możemy przyjąć, że część tych ludzi podzieliła los Geli. Magdalena Gross urodziła się w 1891 roku w Warszawie. Pochodziła z asymilowanej rodziny żydowskiej, odebrała staranne wykształcenie. Studiowała u modernistycznego rzeźbiarza profesora Tadeusza Breyera, a także u Henryka Kuny. Również uczyła się we Florencji u profesora Francesco Simi, też malarstwa i rzeźby. Wróciła już rzeczywiście do Warszawy, gdzie była bardzo wziętą portrecistką. Wystawiała swoje rzeźby od 1913 roku co roku na salonie w warszawskiej Zachęcie. W późnych latach 20., około 1929 roku, przeżyła wewnętrzne załamanie. Stwierdziła, że to nie jest tworzenie ludzi z portretów ludzkich, nie jest tym, czym może ona się dobrze wyrazić. To nie był jej własny głos artystyczny. Wypalona w pewnym momencie znalazła się w ogrodzie zoologicznym, gdzie zafascynowały ją ptaki, ich ruchliwość, zmienność, różnorodność. Zaczęła szkicować zwierzęta i w ten sposób spotkała doktora Jana Żabińskiego, który był wybitnym naukowcem, dyrektorem warszawskiego zoo. Napotkawszy Magdalenę Gross, zainteresował się jej pracą. Bardzo szybko się zaprzyjaźnili. Żabiński udostępnił jej miejsce na wybiegu, gdzie mogła spokojnie pracować nad szkicami zwierząt. Najpierw to były szkice ołówkowe, później to były szkice w plastelinie albo glinie. Dopiero później robiła gipsowe,
takie jak tutaj modele, z których były odlewane już rzeźby brązowe. Magdalena Gross zaprzyjaźniła się z całą rodziną doktora Żabińskiego, również z jego żoną Antoniną i w willi Żabińskich bardzo często spędzała czas. W roku 1939 przybrała nazwisko Gościmska i ukrywała się po aryjskiej stronie, nie poszła do getta. Między innymi była jedną z 300 osób, które ukrywały się na terenie warszawskiego zoo u doktora Jana Żabińskiego. Doktor Żabiński wraz z żoną zostali potem oznaczeni jako sprawiedliwi wśród narodów świata. Szczęśliwie Magdalena Gross przeżyła. Niestety jej zdrowie było bardzo nadszarpnięte i przedwcześnie w roku 1948 zmarła. Była jedną z wybitniejszych artystów rzeźbiarzy swojego pokolenia. Była też jedną z niewielkiej grupy animalistów polskich. Animalizm jako odrębny nurt w sztuce zaistniał w drugiej połowie XIX wieku. Do Polski przyszedł na przełomie XIX i XX wieku. Jego przedstawicielem był Ludwik Purzet, Józef Klukowski, Stanisław Komaszewski i właśnie Magdalena Gross. Wydaje się, że Magdalena Gross rzeczywiście była chyba najwybitniejszą animalistką. Jej rzeźby, zwierzęta zachwycają do tej pory i elegancją postaci, i subtelnością gestu, a także znajomością anatomii i bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym, który możemy zobaczyć w wielu posągach. Gela Zechstein pochodziła z zupełnie innego środowiska. Również urodziła się w Warszawie, tutaj się wychowała. Natomiast urodziła się w rodzinie bardzo prostego szewca warszawskiego w roku 1907. Ciepłe wspomnienia zachowała o matce, która ponoć wywodziła się z innej klasy społecznej, natomiast na skutek kalectwa musiała wyjść za mąż za ubogiego i chyba dosyć prostego człowieka. Osierociła bardzo wcześnie córkę. W roku 1918 Gela Zechstein została już sierotą, miała tylko 11 lat. Bardzo szybko opuściła dom rodzinny, pracując, ucząc się, a także malując, dlatego że malowanie było dla Geli Zechstein wielką pasją. W roku 1924 skończyła szkołę podstawową i już wtedy jej pasja do malowania i wielki talent zwrócił uwagę Izraela Singera, który był bratem słynnego pisarza. On z kolei polecił Gelę Zechstein Henrykowi Kunie. Henryk Kuna, który również przewinął się w życiu artystycznym Magdaleny Gross, tutaj spełnił rolę pewnego rodzaju kierunkowskazu dla młodziutkiej dziewczyny. Udało się dzięki niemu zdobyć jej dwumiesięczne stypendium w Krakowie, do którego pojechała tam ucząc się na krakowskiej ASP i w Krakowie spędziła kolejnych 13 lat. Pracując, malując oraz pracując jako retuszerka w zakładzie fotograficznym. Po 13 latach, wydaje się, że to jest w związku z uczuciem do Izaaka Lichtensteina, wróciła do Warszawy w 1937 roku. W roku 1938 wzięła ślub z Izaakiem Lichtensteinem. Byli rzeczywiście parą młodej inteligencji związanej z Związkiem Zawodowym Żydowskich Pisarzy i Dziennikarzy. Wśród dziennikarzy i literatów żydowskich Gela znajdowała swoich pierwszych modeli. Dwa ostatnie portrety właśnie pochodzą z tego środowiska. Gela dopiero pod koniec lat 30. zaczęła często wystawiać swoje prace w różnych zbiorowych wystawach. To był bardzo pracowity dla niej okres. Również pracowała wtedy w gimnazjum żydowskim na Nowolipkach.
Te gimnazjum żydowskie i opieka nad dziećmi zainteresowały ją jako artystkę. Starała się stworzyć cykl portretów dziecko żydowskie i miała projekt, żeby zrobić z tego własną indywidualną wystawę. Nie doszło to do skutku. W roku 1939 jej kariera uległa załamaniu. II wojna światowa zmusiła Gelę do walki o przeżycie i cały czas tworzyła, natomiast to już było bardzo, bardzo utrudnione. W roku 1940 urodziła córeczkę, która była dla niej z jednej strony wielką radością, z drugiej strony budziła w niej cały wielki niepokój o jej los. O samym życiu w getcie Geli niewiele wiemy. Natomiast Isaac Lichtenstein był jednym z współpracowników doktora Emanuela Ringelbluma, z którym stworzyli konspiracyjną grupę Onek Szabat, zbierając i dokumentując losy Żydów w gettach oraz zagłady gett żydowskich. W roku 1942 do skrzynki, którą jakby uzupełniał Isaac Lichtenstein materiałami, włożył 309 prac swojej żony, łącznie ze swoim oraz z jej testamentem, a także z krótką biografią o Geli. Dzięki temu mamy możliwość zobaczenia tych unikalnych prac, które przetrwały dzięki wielkiemu wysiłkowi grupy Onek Szabat oraz Isaacowi Lichtensteinowi. I Isaac Lichtenstein i Gela Seckstein wraz z córeczką zginęli najprawdopodobniej w czasie powstania w getcie warszawskim. O ich losach tak naprawdę nie wiemy nic pewnego, oprócz tego, że nie przeżyli. Zbiór 16 portretów Geli Seckstein pochodzi z Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. Gela Seckstein i Magdalena Gross nigdy nie spotkały się w przestrzeni galerii, nigdy razem nie wystawiały. My natomiast możemy spotkać te dwie artystki na wystawie Obecność i ta obecność jest prawdziwa. Ona jest zawarta w przedmiotach, które nam zostawiły, w rzeźbach Magdaleny Gross oraz w portretach Geli Seckstein. Jest tam ich ruch, ich wrażliwość, pasja, namiętność, ale także jest po prostu ich obecność. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej opowieści o obu artystkach, ale też zapraszam do zobaczenia ich dzieł na żywo.